Prestiż MJM przedstawia. Panie Pawle, dziękuję bardzo za tą rozmowę, że znalazł pan chwilę czasu. I zawsze mnie dziwi to w życiu rockmana, bo to wygląda trochę tak, że hotel, wywiad, podróż do kolejnego miasta, koncert. Ile już w tym jest takiej rutyny, normalnej pracy, a ile nadal pasji i przygody? Wiesz co, w tej chwili to jest praca i to dość ciężka praca, dlatego że no, mamy koncerty na całym świecie, te przerzuty są dość męczące. Niemniej jednak podróżujemy w bardzo wygodnych warunkach i jest w tym też radość oczywiście, bo odwiedzamy nowe miasta, przyjeżdżamy czasami do tych samych miejsc, ale one wyglądają inaczej. Niektóre się rozbudowywują. Jest więcej ludzi, jest fajniej, zależy od miejsca, od kraju i właśnie to, że jesteśmy w tych innych miejscach, niby to samo, prawda, niby ten koncert w tym samym mieście, ale publiczność jest inna, za każdym razem i gramy coraz więcej dla młodych ludzi, co mnie bardzo cieszy. Na naszych koncertach widzę nie tylko dzieci, ale również wnuki, także gramy dla trzeciej generacji już, także jest w tym dużo radości też. Oprócz pracy ciężkiej. To kiedy młody Paweł Mąciwoda podjął decyzję, że życie rockmana, życie gwiazdy rocka to jest to, co najbardziej kocha? Wiesz co, ja zacząłem grać, jak miałem 15 lat, w wieku 16-17 lat już grałem profesjonalnie, czyli zarabiałem grając. I tak moja przygoda z rockiem zaczęła się dość wcześnie także, bo równocześnie interesowałem się bardzo muzyką jazzową, grałem muzykę fusion, prawda, w zespole Walk Away i potem w Stanach na koncercie grupy Rush w Madison Square Garden, jak ich zobaczyłem, jak usłyszałem, zobaczyłem tę wielką salę, wielki koncert, wielką scenę. Postanowiłem, że też tak chcę i ileś tam lat później, powiedzmy ponad 20 lat później, stanąłem na tej samej scenie, na tych samych deskach, grając ze Scorpions i powiem szczerze, że byłem bardzo dumny. Wtedy powiedziałem Nowemu Jorkowi, fuck you. Nowy Jork to jest takie miejsce, gdzie po prostu albo cię zniszczy, albo jakoś przeżyjesz, prawda? I to była taka osobista satysfakcja, że udało mi się ugryźć ten Big Apple. To dołączenie do Scorpions to jest spełnienie marzeń? Czy dopiero kolejny etap w karierze? Wiesz co, jest to spełnienie marzeń, absolutnie. Niemniej jednak ja na laurach nie spoczywam i cały czas gram i tworzę, także nie jest to koniec, absolutnie. Ale marzenie absolutnie spełnione. Od paru lat można zauważyć taki powrót Scorpions, powrót w fali popularności. Ostatnio Rudolf Schenker, rozmawiając z polskimi mediami, zaznaczył, że w Polsce cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, olbrzymią popularnością i ten sukces zawdzięczył panu, że jako rodak, jako Polak, że jest w składzie Scorpions, to zyskuje na popularności zwłaszcza w Polsce. To bardzo miło z jego strony, że coś takiego powiedział. Cieszę się bardzo. Na pewno w jakiś sposób to wpłynęło na wzrost popularności Scorpions, przynajmniej mam taką nadzieję. Jestem bardzo dumny z tego, że reprezentuję nasz kraj w takim zespole. To będzie już kolejna wizyta, o ile dobrze policzyłem, to będzie 16 koncert Scorpions w ogóle w historii tutaj. A jak pan wspomina swoje wizyty w Polsce jako członek Scorpions? Każdy koncert w Polsce jest specjalny, wiesz. Są to bardzo mocne, głębokie przeżycia. Jeszcze fani tutaj przygotowują bardzo ciekawe niespodzianki. Na przykład ogromna flaga przeciągnięta podczas piosenki Wind of Change w Krakowie. Także są to naprawdę niesamowite, przepiękne momenty, które zawsze zapamiętam. I cieszę się bardzo, że mogę nawet pod koniec, zwykle pod koniec koncertu pozdrawiam wszystkich w naszym języku. Chociaż tyle, co mogę, prawda, zrobić dla naszej publiczności, podziękować im z całego serca. Wspaniale. Bo w Krakowie był jeszcze jeden taki szczególny dla pana moment. Jak wjeżdżał pan na arenę, wyświetlił się wielki napis na arenie Kraków: Paweł, witaj w domu. Tak, żona ocierała łzy. Naprawdę było to takie prawdziwe docenienie. Jakby poczułem się naprawdę fajnie. Bardzo wzruszający moment, nawet koledzy zespołu widzieli ten napis, bardzo się cieszyli, cieszyli się, że miasto mnie tak wita. No w końcu moje rodzinne miasto, tam stawiałem pierwsze kroki.
Dziękuję serdecznie, naprawdę to było wspaniałe przeżycie, wzruszające, płakałem. Często panu towarzyszy takie wzruszenie na scenie? Powiem szczerze, są momenty, kiedy są koncerty, kiedy przechodzę to w miarę, powiedzmy, stabilnie, ale są koncerty, gdzie po prostu ryczę na zapleczu, znaczy tam z tyłu czasami mamy przerwę, są piosenki, gdzie mam chwilę przerwy, bądź jest jakiś wstęp i są takie momenty, czy to podczas piosenki Holiday, czy Send Me an Angel, że jeżeli przypominam sobie jakieś, powiedzmy, ciężkie chwile z życia, czy po prostu jakieś bardzo ważne momenty, zdarza się, że po prostu pękam. Mhm. Jest to okej. Okay, no. A czytając ostatnie artykuły prasowe na tutaj temat skorpionsów, natknąłem się na takie zdanie, że to jest fenomen, którego nikt nie potrafi zdefiniować. Może pan potrafi, na czym polega fenomen skorpiąsa? Ponieważ jestem w zespole 15 lat, widzę to wszystko jakby od zaplecza, więc jest to, też się zastanawiałem nad tym, jak to się dzieje. Jest to kombinacja wielu czynników, wielu faktorów. Tutaj przede wszystkim przyjaźń w zespole, ponieważ zespół już gra i zna się tyle lat, że znam historię innych zespołów, gdzie tak się nienawidzą, że muszą nawet mieszkać w innych hotelach, podróżować innymi samochodami, w ogóle nie rozmawiają ze sobą, prawda? Tylko widzą się na scenie. Tutaj to nie wchodzi w grę. Każdy członek zespołu lubi się, przyjaźnimy się i zespół rozmawia, prawda? Jeżeli są jakieś problemy, konflikty, one są po prostu omawiane. I myślę, że głównie ta właśnie więź nie tylko tego, że łączy ich po prostu kariera muzyczna, tylko na poziomie po prostu czysto ludzkim te sprawy są rozwiązywane, są przedyskutowane. Zespół czasami potrafi bardzo długie dyskusje prowadzić i po prostu jakby dopracowywuje wszystkie niedoskonałości. Oprócz tego jest tu bardzo duża konsekwencja tego, co się robi, prawda? Zespół jest bardzo konsekwentny, pracowity i solidny. Tutaj nauczyłem się w tym zespole również bycia na czas, prawda? Jak jest piąta, to piąta. To jest bardzo, niemiecki porządek. Bardzo, bardzo fajne. No i ta dyscyplina dobrze wpływa na całą kształt, na wszystko, nawet na muzykę. Na koniec pytanie. Jeśli miałby pan zaprosić osobę, która nigdy nie słyszała Scorpions, która nigdy nie była na koncercie Scorpions, jak mógłby pan opisać sam koncert? Czy to jest 100% rock'n'rolla w rock'n'rollu? Właśnie to jest fajne, że w dzisiejszych czasach jest to jeszcze cały czas 100% rock'n'rolla, jest duża spontaniczność na scenie, jest świetna reakcja, interakcja z publicznością. Kocham to, wiesz, to się naprawdę nie zmieniło, tak jak inne zespoły typu AC/DC czy inne, niby grają w kółko to samo, prawda, ale to jest ten rock and roll, czy Rolling Stones, to jest właśnie to, ta spontaniczność, ta akcja, te głośne, przesterowane gitary, ten hook, ten rytm, no i to się sprawdza, na szczęście cały czas udaje nam się przyciągnąć publiczność, wychodzą bardzo zadowoleni, także jesteśmy tu po to, żeby właśnie sprawiać im przyjemność. To dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Subskrybuj kanał prestiżmjm.tv, by być na bieżąco. Wejdź na bilety.imprezyprestiż.com i zakup bilet na wymarzony koncert.